Zapraszam do następnego odcinka na tym kanale. W tym odcinku będziemy mówili o różnych aspektach archiwizacji danych do przechowywania na długie okresy czasu. Jest to bardziej teoretyczny odcinek, w sensie, gdzie ja będę opisywał strategię, która od wielu, wielu lat pozwoliła mi na przechowywanie danych w taki sposób, żeby one nie uległy zniszczeniu, w ten sposób. Także będę się dzielił tą wiedzą i tym doświadczeniem, które ja mam, i opowiem o strategii, która mnie nie zawiodła przez ostatnich około 16 lat. W ten sposób, nie? Także zapraszam. Będzie to głównie część poświęcona archiwizacji na dyskach optycznych. Ok? Także zapraszam do obejrzenia. I teraz tak, ja jeszcze powiem parę słów o tym kanale, na wypadek, gdyby ktoś się natknął na ten odcinek, ktoś, kto nie jest subskrybentem właśnie tego kanału. Jest to kanał generalnie preparski, w którym ja poruszam mnóstwo różnego rodzaju aspektów związanych z preparstwem. I ten aspekt archiwizacji i przechowywania danych jest jednym z aspektów, który jest też powiązany ściśle, rzecz biorąc, z preparstwem. W ten sposób. Każdy ma jakieś dane, które chce przechować, które chce, żeby przetrwały. I każdy stosuje zazwyczaj inne metody, w jaki sposób temu zaradzić, czyli osiągnąć właśnie ten cel przechowania danych. Więc jako prepper ja również mam różnego rodzaju dane, które chciałbym po prostu przechować i które chciałbym, żeby mi nie zniknęły i które chciałbym, żeby niekoniecznie znalazły się na internecie, w ten sposób, jakieś tam filmiki po prostu z dzieciństwa moich dzieci i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są to też również prywatne rzeczy, nie? Także każdy ma coś, co chciałby przechować i tak dalej, i tak dalej. Także w tym kanale ten aspekt archiwizacji ma swój osobny nurt i ja będę robił zadedykowaną playlistę do tego, żeby właśnie te wszystkie rzeczy związane z archiwizacją były tam. Niemniej jednak główne aspekty właśnie tego kanału to jest właśnie wszystko, co jest powiązane z preparstwem, czyli różnego rodzaju sprzęt, który jest przydatny, mnóstwo o radiowej komunikacji, komunikacji awaryjnej, szyfrowanie. Tak samo jest to jeden z tematów, które można znaleźć właśnie na tym kanale. Także zapraszam do przejrzenia tak naprawdę filmików tej strony tego kanału i różnego rodzaju playlist, które tam są. Jest też na przykład bardzo dużo materiału o radiach globalnych i o tak zwanym shortwave listening, także każdy może ktoś znaleźć coś dla siebie na tym kanale, jeżeli ktoś jest preppersem albo na przykład jest zainteresowany też tymi tematami pokrewnymi, jak komunikacja awaryjna, MCOM i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam do przejrzenia tego. I teraz tak. To, co ja w tym momencie robię, to są porządki ze wszystkimi moimi płytami, dyskami optycznymi, czyli po prostu płyty DVD, różnego rodzaju Blu-ray i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, co ja robię, to ja przekopiowuję te wszystkie dane, które są najstarsze tak naprawdę w mojej kolekcji. Tutaj możecie zobaczyć, to jest na przykład z 2009, bo ja je po prostu zawsze pisałem różnego rodzaju daty na tych dyskach. Tutaj mam na przykład nagrania z telewizora jeszcze w czasach, kiedy to wszystko było analogowe. Ja kupiłem sobie taki DVD recorder, który pozwolił mi nagrywać różnego rodzaju rzeczy.
Tak, tutaj musiałem przerwać, bo po prostu koty wchodziły w zwadę i tak musiałem po prostu to zareagować, żeby ich tam rozdzielić. Ale teraz tak, i to co ja teraz robię, to ja tutaj właśnie kopiuję te stare, najstarsze po prostu dyski, które tutaj mam, na przykład z 2007, jakieś różnego rodzaju ciekawe rzeczy, które nagrałem po prostu z telewizji. Tutaj są różnego rodzaju backupy, tutaj z 2009, tutaj tak samo różne rzeczy. Tutaj miałem na przykład cały backup laptopa z 2008, różnego rodzaju software repository, czyli po prostu różnego rodzaju programy, które albo kupiłem, albo po prostu były, tak jak to mówią, trudne do zdobycia, nie? Okay. I to, co ja chciałem powiedzieć, to jest to, że na przykład te z 2007, wszystkie te płyty, z wyjątkiem, teraz przeszedłem przez około 30 różnego rodzaju płyt, to na przykład jedyna, z którą musiałem sobie poradzić specjalnym programem do odzyskiwania danych z dysków optycznych, to była właśnie płyta RE Disk. Wszystkie te, które wcześniej tutaj pokazałem, które były na przykład TDK, Maxelle, Sony i te wszystkie inne z tych renomowanych firm, odczytały się bez żadnego problemu. Tutaj na przykład w tle po prostu dysk, nagrywarka DVD zmaga się na przykład tutaj z taką płytą, która też jest z 2008 roku. I przez to, że tam jest chyba około 3000 maleńkich pliczków, ona po prostu to wałkuje dość długo. I tutaj on mi tam, to już leci ponad godzinę i jeszcze następna godzina, zanim to się przekopiuje. Jakoś tak się dzieje, że ona po prostu z każdym plikiem po prostu zaczyna jakby, co słychać, po prostu przechodzi do innej ścieżki i tak dalej, i tak dalej. Może nawet się zmaga z odczytem właśnie sektorów. Ale to, co ja chciałem powiedzieć, to jest to, że wszystkie te płyty, z jednym wyjątkiem, a przeszedłem już przez około 30, które przekopiowałem do dysku twardego, odczytały się bez użycia specjalnych programów do odzyskiwania danych. Okay. Czyli normalnie użyłem programu w Windowsie, wziąłem i po prostu wsadziłem płytę. Windows pokazał, że są dane na płycie, po prostu przekopiowałem i nie musiałem się zmagać w ten sposób. Także jest też ku temu pewna strategia, dlaczego udało się bez żadnego problemu właśnie te dane odzyskać. I właśnie po to ja chciałem się podzielić właśnie tymi podstawowymi regułami do nagrywania właśnie tych płyt DVD i do archiwizacji, które tak naprawdę nie są czymś szczególnym, wynikają głównie ze zdrowego rozsądku i pewnego doświadczenia właśnie w tej kwestii, dlatego że jestem fanem płyt optycznych jako prepper, jestem fanem i mogę godzinami po prostu mówić, dlaczego po prostu warto robić wszystkie kopie na dyskach optycznych. Nie jako jedyne kopie, które masz mieć, tylko jako jedna z opcji, która na 100% prepper powinien jakby mieć w swoim arsenale. Okej, więc teraz sobie powiemy o takich podstawowych rzeczach związanych właśnie z nagrywaniem na dyskach optycznych. Otóż generalnie rzecz biorąc, płyty CD, te, które były, nazwijmy to pierwsze, które się pokazały, to nie była zbytnio udana technologia. Mówimy tutaj o tych płytach do nagrywania, dlatego że tak naprawdę w tych płytach CD, ten nośnik, który tak naprawdę optyczny był, on był po prostu jakby naklejony na samą płytę, okay? Gdzie w przypadku na przykład płyty DVD, on jest jak sandwich, czyli on jest po prostu pomiędzy dwoma warstwami,
Okay. I ta warstwa, którą tutaj widzimy, to jest po prostu, nazwijmy to, nalepka. Okay. I ta warstwa, która faktycznie po prostu zajmuje się utrzymywaniem danych, jest pomiędzy. I wszystkie płyty DVD i Blu-raya są robione właśnie w taki sposób teraz. Okay. Może były płyty CD, które były też na zasadzie kanapki, sandwicha, ale ja takich, z takimi się nie spotkałem. Wszystkie te płyty CD, które były tak zwane hard-coded, czyli utwardzane, o, nazwijmy to, nie? Przeżyły, najstarsze, które miałem, to było 16 lat. O, w ten sposób. Odczytały się wszystkie bez problemu, bez najmniejszego problemu. Tam nie było nawet jednego bad sektora. Okay? Nawet te płyty DVD, które są jakieś takie nieznanych firm, tak jak ten właśnie Tufdisk, który był reklamowany, że on ma specjalnie utwardzaną jakąś powierzchnię i tak dalej, i tak dalej. Ja to kupiłem około 16 lat temu, nie? I one wszystkie przeżyły, nie? Bez żadnego problemu. Tam nie było ani jednego bad sektora. Jak się tam przyjrzymy, to ja akurat je trzymałem dość dobrych warunkach, czysto, nie jak to, nie szurałem nimi, nazwijmy to. One były trzymane w takich plastikowych koszulkach, nazwijmy to, i to było ok, i one przeżyły bez najmniejszego problemu. Przeżyły bez najmniejszego problemu. Niemniej jednak płyty CD, które były takich no-name, jak to nazywają, one w zasadzie wszystkie nie przeżyły. Na szczęście to, co tam miałem, to miałem jakieś takie filmiki ponagrywane z telewizji, bo w tamtych czasach była analogowa, nie? I można było normalnie to nagrywać przy użyciu. Ja miałem takiego GVC, do dzisiaj go mam, trzymam, który był takie combo. Tam była normalnie VHS, normalnie można było taśmy po prostu oglądać, magnetowid, o. Po drugiej stronie był nagrywarka DVD, która działała jak taki magnetowid. Można było ustawić czas, nagrać sobie i tak dalej, i tak dalej. W tamtych czasach był jeszcze dial-up i najlepsze, co można było mieć, to było ćwierć megabita, no, w ten sposób. Także to jeszcze nie były czasy, kiedy można było robić tak zwany video streaming, nie? To było jeszcze w kategorii przyszłości w tamtych czasach, nie? Także te płyty, które były właśnie no-name, one po prostu nie przeżyły, nie? CD, nie? Płyty, które miałem nawet jako te tak zwane RW, czyli po wielokrotnego zapisu, tutaj akurat jest przykład właśnie tego Philipsa, one wszystkie przeżyły. One wszystkie przeżyły. Tam nie było żadnych bad sektorów w tym. Okay. Co też jest o dziwo, że to przeżyło, bo się mówi, że RW to jest bardzo okropna technologia i tak dalej, i tak dalej. Ale one wszystkie przeżyły, nie? Ja tam tylko trzymałem różnego rodzaju właśnie nagrania filmików z telewizji. Także to nie było coś, co, nad czym można by było płakać, gdyby to zostało utracone. Ale to, co ja chcę powiedzieć i dlaczego ja tutaj nawiązuję, że jakość płyt ma znaczenie. Okay. I teraz tak, nowoczesne płyty, które są dyski, o, nazwijmy je optyczne, które są na rynku, można podzielić teraz na dwa rodzaje. Okay. Jeden, którego ta warstwa nośnika, która zajmuje się przechowywaniem informacji, jest tak zwana na bazie materiału biologicznego, organicznego, oni to tak nazywają, organicznego. I drugie, które są tak zwane nieorganiczne. I to oni je czasami nazywają metalowe, na bazie metali. Okay.
I teraz tak, one z angielskiego nazywają się organic i inorganic. I teraz tak, są firmy, które chwalą się tym na opakowaniach. Na przykład TDK pisze na swoich produktach, czy płyta jest z nośnikiem inorganic czy organic. Jak jest inorganic, to oni to podają, nie? Ale na przykład takie firmy jak Verbatim, to trzeba się doszukać w materiałach reklamowych, bo to nie jest powszechnie przez nich na przykład publikowana informacja, ale też na przykład te wcześniejsze płyty, które oni mieli, to one były na bazie właśnie organicznych komponentów tego nośnika. Dopiero od jakiegoś okresu czasu zaczęli używać właśnie ten tak zwany inorganic, no, w ten sposób. Także tu trzeba zwrócić uwagę. I oczywiście to, o czym ja teraz chcę powiedzieć, to jest to, że wybierajcie, i taka jest rada, ten tak zwany inorganic, bo on jest trwalszy, o, w ten sposób, nie? I tyle, nie? I tutaj jeszcze należy dodać, i ja to wspominałem w innym materiale, który zrobiłem, że od jakiegoś czasu pojawiły się technologie, dwa rodzaje tak naprawdę technologii przeżyły, teraz mamy rok 23, jedna, która się nazywa carbon, czyli węgiel, okay. One się nazywają, mają taki symbol M-disk, a druga, która się nazywa tak zwany gold, tutaj jest akurat może nie najlepszy przykład Kodaka, przepraszam, i to jest tak zwany gold, i ta technologia gold, jak tutaj możemy wyczytać, 100 lat trwałości nośnika, nie? Ta technologia, którą oni nazywają carbon, mówią, że po 650 latach pojawiają się bad sektory, nie? Zaczyna się degradacja nośnika. No i tak to po prostu reklamują. One są drogie. Tutaj w Wielkiej Brytanii oni chcą 5 funtów za jedną płytę, jeżeli kupi się szpulkę po prostu tych płyt, tam na przykład 10. Te akurat okazyjnie udało mi się dostać, że one były razem z tymi opakowaniami. I to są te dwie technologie, które już są przeznaczone do długotrwałego składowania. Tutaj koty paraszkują. Przez to, że one są drogie, to można się pokusić o składowanie jakichś takich najbardziej istotnych rzeczy na nich, nie? Ale tak jak ja tutaj mówiłem, na tych płytach DVD, jeżeli one są nagrane w poprawny sposób, to można liczyć spokojnie 10 lat, nie? Tak jak ja tutaj właśnie wspominałem, ja mam płyty, które mają nawet po 16 lat, i one by odczytały się bez żadnych problemów, nie? Okay, także powiedzieliśmy już sobie, żeby używać dobrych płyt i żeby to była technologia na przykład carbon albo gold, albo w najgorszym wypadku, żeby to było tak zwany inorganic, czyli nieorganiczny. Generalnie należy się trzymać z daleka od tych tak zwanych RW, czyli ponownego zapisu, bo one uznaje się, że one się degradują bardzo szybko, i tu mówimy o jednym roku, o, w ten sposób, że dane mogą się utracić, kiedy są przechowywane więcej niż jeden rok, nie? To się nadaje na przykład, gdybyś chciał na przykład komuś przekazać jakieś dane. Chociaż teraz wszyscy używają właśnie tych dysków USB, nie? Ale na przykład, no nie wiem, można znaleźć jeszcze jakieś zastosowanie do tych RW. Ja generalnie nie wyrzucam, w ten sposób, nie? Robię jakieś dodatkowe backupy po prostu czy inne rzeczy na RW, nie? Jako 1, 2 to 1, 1 to 0, nie? Is one, one is none. None. O, w ten sposób.
I jeszcze tutaj, co należy dodać, to że bardzo ważne jest, w jaki sposób te płyty są przechowywane, nie? Odradzam trzymania na przykład w miejscach, gdzie są skoki temperatur, na przykład strych, który jest nieogrzewany i tak dalej, i tak dalej, albo różnego rodzaju na przykład kanciapy, które są nieogrzewane i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te płyty ja trzymałem w domu i nie były wystawione na różnice temperatur i wszystko było ok z nimi. Także to jest moje doświadczenie. Okay? I teraz powiemy sobie jeszcze o sprzęcie. Jeżeli nie masz sprzętu do nagrywania dysków optycznych, to najlepiej, i taka jest moja rada, żeby kupić najnowszą technologię, czyli na przykład w tym momencie są to napędy czterowarstwowe 100 GB i nie dość tego, że obsługują 100 GB, to jeszcze obsługują już teraz nawet tą technologię RW, czyli ponownego zapisu, nie? I dlaczego? Dlatego, że napęd, który jest technologicznie bardziej zaawansowany niż nośnik, w którym go używasz, jest bardziej precyzyjnie wykonany i ta precyzja wykonania sprawia, że jego zapis i odczyt jest o wiele dokładniejszy. No, w ten sposób, nie? Ja tutaj na przykład mam nagrywarkę Blu-raya, która jest dwuwarstwowa, która jeszcze ma micro USB, bo już ją mam dość długo, nie? I ona na przykład odczytuje wszystkie płyty bardzo dobrze, nie? Dlatego, że ona jest technologicznie bardziej zaawansowana niż te wszystkie płyty, które na DVD, które ja mam, które nagrywałem kiedyś ponad 15 lat temu, nie? Dlatego ona może sobie znakomicie z tym poradzić, nie? Sytuacja byłaby inna, gdybym używał na przykład jakiegoś starego napędu, który na przykład obsługuje tylko DVD. Wtedy prawdopodobnie pojawiłyby się problemy, nie? Tak domniemam w ten sposób, nie? Ja starych napędów, nagrywarek nie wyrzucam, ja je trzymam schowane, po prostu nazwijmy to, gdyby zaszła potrzeba, żeby je użyć. O, w ten sposób, nie? Także to jest następna właśnie taka rada. Używaj technologii, która jest nowsza niż dyski, którymi będziesz operował, nie? I tutaj następna uwaga jest odnośnie właśnie płyt Blu-rayowych, nie? Że z mojego doświadczenia, które ja robiłem, chociaż problemów nie miałem, ale na przykład na różnego rodzaju forach było mówione, że na przykład te dwuwarstwowe, one potrafiły stwarzać problemy, czyli na przykład ta warstwa, która była głębsza, ona potrafiła stwarzać problemy, pojawiały się na przykład błędy odczytu i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet nie używam tych wielowarstwowych, kupiłem sobie tylko z ciekawości po prostu takie dwuwarstwowe i tak dalej, jako właśnie taką ciekawostkę, ale chodzi o to, że dysk jednowarstwowy jest 4 razy tańszy niż dwuwarstwowy na przykład, także jeśli chodzi o to, ile się płaci za powierzchnię do przechowywania danych, to ekonomicznie może nie mieć sensu. Jeżeli ktoś zmaga się z przestrzenią i dlatego potrzebuje właśnie czterowarstwowe, to może mieć sens dla kogoś płacić o wiele więcej, żeby przechowywać dane na przykład na czterowarstwowych dyskach, nie? Także to jest ta następna uwaga, że lepiej jest na przykład używać tak samo, jak ja właśnie to poruszałem, że jak ja mam na przykład dwuwarstwową, to używam jednowarstwowych płyt Blu-rayowych, ale już z kolei gdybym miał na przykład nagrywarkę czterowarstwową, którą sobie na pewno kupię w przyszłości, ale akurat tak nie mam potrzeby, to nie ma, akurat nie widzę sensu kupowania, żeby dla samej satysfakcji, o, w ten sposób, nie, skoro praktycznie nie będę wykorzystywał, nie, bo ona się spisuje dobrze i ja nie mam problemu, chociaż na przykład ta moja
W niektórych wypadkach, jak nagrywałem te jednowarstwowe, to jak ona odczytywała, to ona mówiła, że są błędy, ale jak robiłem głębszą analizę, na przykład czy są jakieś bad sektory i tak dalej, to nie było, nie? Bo jak ona odczytuje, to domyślnie robi to z pełną prędkością, nie? I jak na przykład to analizowałem programami do odzyskiwania danych, to tam to one na przykład spowalniają prędkość tego napędu, co w efekcie sprawia, że to eliminuje mnóstwo problemów z odczytem, nie? To już jest inne zagadnienie, po prostu związane z odzyskiwaniem danych, o którym też będziemy mówić jakiś czas na tym kanale. Okej, okay, i to jest ten następny aspekt, czyli sprzęt powinien być nowszy i technologicznie nowszy niż technologia nośnika, na którym będziecie nagrywać. Następny aspekt, który też miał bardzo duże znaczenie w jakości nagrania, możecie wierzyć albo nie, jest to, że na przykład, tak jak tutaj, ten napęd, on jest laptopowy, w ten sposób. On jest jeszcze do USB 2.0, ale na przykład miałem coś takiego, że nagrywałem na laptopie, kiedy po raz pierwszy zacząłem nagrywać na laptopie, to miałem taki problem, że było dużo odpadów, czyli na przykład w procesie weryfikacji on mówił, że są błędy. Okay. I okazało się, że jak podłączyłem ten napęd do zewnętrznego właśnie takiego huba USB, który ma zasilanie, który jest po prostu ma dodatkowe zasilanie w ten sposób, te problemy zniknęły. 99% związanych właśnie problemów związanych z tym, że dane nie zostały w procesie weryfikacji, zostało stwierdzone, że dane się nie zgadzają, że tam jest coś nie tak, to wszystko to zostało rozwiązane za pomocą podłączenia tego do huba USB z zasilaniem. Bo ja się doczytałem, że te napędy, one nie mają jakiegoś takiego mechanizmu wyczuwania, że one mają za mało prądu dla siebie, żeby wykonywać poprawnie pracę. To po prostu nie ma czegoś takiego, nie? Że ta elektronika zakłada, że ona ma wystarczająco prądu do wykonania tego zadania, nie? I tak jak mówię, ten problem został rozwiązany poprzez podłączenie tego do huba z zasilaniem. Nie? Także to jest następna rada, że jeżeli używacie napędu USB, który nie jest na przykład podłączony do komputera, do blaszaka takiego, nie? Jako SATA na przykład, napęd SATA, to moja rada jest używać go właśnie z hubem, który ma zasilanie. O, w ten sposób. Teraz już mi się niezwykle rzadko zdarzają właśnie takie sytuacje, gdzie w procesie weryfikacji on stwierdza, że jest błąd. Jednakże z niektórymi dyskami na przykład on pokazuje cały czas błędy, ale to chyba wynikło właśnie, tak jak mówię, w procesie dalszej weryfikacji to nie pojawiały się żadne problemy, ale to z tego względu, że na przykład napęd miał niższą prędkość, bo ja to robiłem po prostu programem, który do tego po prostu służył, nie? Okay? Także jakość dysków ponownie, ale też w kontekście tutaj tego prądu i napięcia, które jest potrzebne temu napędowi, żeby poprawnie funkcjonował. Okay? Jeżeli będziecie kupować też napęd, bo go nie macie, to moja rada jest taka, żeby kupić napęd, który obsługuje już te dyski tak zwane carbon, czyli węglowe. One się w skrócie mają ten symbol M-dysk. Okay? I teraz tak. Już przejdziemy do samej metody nagrywania, więc już wejdziemy właśnie w ten przedmiot. I teraz tak, jeżeli nagrywasz dane, to
rada jest taka, i moja rada też jest taka, żeby nagrywać je wszystkie z najniższą prędkością, na jaką napęd, czyli po prostu ta stacja pozwoli ci to zrobić, nie? Bo programy generalnie, na przykład ja używam takich programów, gdzie on mi teraz na przykład w tym momencie mówi, że najniższa prędkość to jest razy dwa, o, w ten sposób, nie? I te dyski, które ja nagrałem właśnie w ten sposób już ponad 15 lat temu, ja je wszystkie właśnie nagrywałem właśnie z najniższą prędkością, bo ja już wtedy wiedziałem o tym, dowiedziałem się o tym, że to sprawia, że po prostu nagranie jest o wiele lepsze. I o co tu chodzi, nie? Że w momencie, w którym nagrywarka nagrywa na tym dysku i ten dysk się po prostu obraca, im wyższa prędkość, tym więcej wibracji różnego rodzaju ten dysk robi w ten sposób. Ja na przykład miałem też te napędy takiej firmy w przeszłości, że ona po prostu chodziła jak traktor dosłownie. Miała tyle wibracji, że trzeszczał, biurko trzeszczało. Nie? I to też należy zwrócić na to uwagę. Nie? Należy czytać opinie ludzi, którzy wykorzystują takie napędy i zadać takie pytanie, ile wibracji ten napęd produkuje, nie? To jest następny aspekt, o którym tutaj trzeba dodać. Bo jeżeli ten napęd sam w sobie produkuje wibracje, to te wibracje przełożą się po prostu na to, że ta ścieżka, która jest nagrywana, ona będzie po prostu taki slalom się zrobi z tego, nie? I ten mechanizm odczytu będzie miał problem, żeby po prostu się dopasować do tej ścieżki prawidłowo, o, w ten sposób. Czyli ta niższa prędkość obrotowa przełoży się na dokładniejsze nagranie właśnie tej ścieżki, to jest jedna rzecz. A druga, że te napędy, one mogą nie radzić sobie dobrze, bo one muszą dopasować moc tego lasera do prędkości obrotowej. Nie? Więc im niższa prędkość procesu nagrywania, tym więcej energii poprawnie może zostać użyte do tego, żeby wypalić, bo to się nazywa wypalaniem, wypalić właśnie ten dysk, nie? Tą ścieżkę. Okay. I to zostało zaobserwowane, że właśnie jak się właśnie nagrywa właśnie z najniższą prędkością, to ta ścieżka jest o wiele wyraźniejsza, dokładniej zrobiona. Ja robiłem na przykład takie eksperymenty, że nagrywałem dyski z różnymi prędkościami, nie? I to, co ja zauważyłem, że jakby kolor, ta jakby szarość, czy też po prostu to, co widzisz po prostu na tym dysku, one miały różne odcienie, no, w ten sposób. Czyli na przykład jak zrobisz na przykład jedną sesję, bo możesz wielosesyjny dysk zrobić, nie? Jak nagrasz jedną sesję z najniższą prędkością, drugą sesję na przykład z wyższą prędkością, trzecią sesję z jeszcze szybszą prędkością, to wtedy zobaczysz tą różnicę. I teraz przyszło mi do głowy, że tak naprawdę powinienem to zrobić, żeby wam pokazać, nie? I prawdopodobnie to zrobię w następnym może odcinku. W jednym z następnych odcinków postaram się nagrać właśnie taką płytę, żeby wam pokazać, jak wygląda taka płyta, kiedy się na nią patrzy, kiedy nagrana została z różnymi prędkościami, nie? I już. Ale wracając, czyli najniższa prędkość powinna być wykorzystana do tego, żeby właśnie dokonać właśnie nagrania tego na płycie. Ok? I teraz tak. I tutaj już wchodzimy w ten tak zwany aspekt przygotowywania danych do zapisu na dyskach optycznych, nie? Bo to też ma znaczenie. Okay? Bardzo dawno temu, właśnie ponad 16 lat temu, ja wykorzystywałem
do archiwizacji taki program, który się nazywał ACE. Oni zbankrutowali w ten sposób. Ten standard do dzisiaj istnieje, ten algorytm kompresji, bo to tak naprawdę jest zip, oni go nazywają, to się zip czasami nazywa archiwizator w ten sposób, kompresor. Ona, ta firma, ona już nie istnieje, nie? Ale ona jako jedyna na rynku, i to było ponad 15 lat temu, miała taki aspekt w tym swoim algorytmie tak zwanego zabezpieczenia danych przed degradacją, gdzie oni dokonywali specjalnym algorytmem, dodawali dodatkowe dane, które umożliwiały naprawienie tej informacji, która została zapisana przy użyciu właśnie tego kompresora, nie? Później na przykład firma, która przetrwała oczywiście do dzisiaj, która wykorzystuje już bardziej zaawansowaną technologię do tego, żeby coś takiego robić, jest ten kompresor, który się nazywa RAR. On ma w sobie, wykorzystuje ten algorytm Salomona, który jest dokładnie tym samym algorytmem, który jest wykorzystywany w technologii RAID, dysków twardych, do tworzenia specjalnych, dodatkowych bloków, przy użyciu których w przypadku degradacji tej informacji na nośniku można tą informację odtworzyć w ten sposób. I w tym programie RAR można zadeklarować procent, bo jak bardzo odporna ta informacja na utratę może być. Bo chodzi o to, że jeżeli się zadeklaruje na przykład 10%, zabezpieczenie do 10%, że nawet jak zrobi się 10% bad sektorów na przykład, to program będzie w stanie odtworzyć tą informację przy użyciu właśnie tych dodatkowych bloków. Będzie w stanie odtworzyć tę informację, ale koszt tego jest taki, że to dodaje minimum 10% więcej materiału do zapisu. No, w ten sposób, nie? Czyli jest to kosztem powierzchni nośnika, nie? Ale jest to coś, co, jak to mówią Anglicy, gladly would pay. I would gladly pay that, czyli z przyjemnością jestem w stanie ponieść koszt tego, w ten sposób, nie? Ten algorytm Salomona, on również jest odporny na to, że nawet te bloki, które są blokami, żeby zabezpieczyć tą podstawową informację, one też mogą być uszkodzone w ten sposób. Czyli one nie dość, że zabezpieczają tą informację oryginalną przed różnego rodzaju utratą czy też zmianą, ale również same zabezpieczają jakby siebie przed utratą tych danych. Ale oczywiście to nie powinno się robić tak, że po prostu skoro wykorzystuje się tą technologię, to znaczy, że ona po prostu, jak to mówią, jest niezawodna. Nie, bo jak się pojawi wystarczająca liczba bad sektorów albo na przykład degradacji danych w tych blokach odzysku i w tym materiale, który jest do odzyskania, to po prostu to nie będzie działać, nie? Bo to nie jest... ona też ma limit, czyli po prostu jeżeli zadeklarujemy na przykład 10%, to tam też statystycznie 10% tych bloków może mieć problemy, nazwijmy to, i to pozwoli na odzyskanie tej informacji, ok? Czyli tutaj podałem ten przykład ACE tego programu i tego współczesnego programu RAR. Jest jeszcze taka technologia tak zwanej parzystości, nie? Która plików parzystości, on tak to przetłumaczyć, parity blocks, parity files z angielskiego, nie? I to w skrócie się nazywa PAR, od
całego słowa parity, czyli parzystość z języka polskiego. I najnowsza technologia tych bloków parzystości jest trzecia, w ten sposób, nie? Ona jest w procesie teraz implementacji do software'u. Ona już jest, jak to mówią, została już określona i wypróbowana, ale teraz jest w procesie implementacji. A ta technologia tych plików parzystości, ta druga, bo była pierwsza najpierw, bardzo dawno temu, teraz już jest trzecia, która, jak mówiłem, jest w procesie implementacji. Ta druga, ona są darmowe programy, które potrafią to robić, nie? Darmowe programy i jest ich kilka w ten sposób. Ja będę o nich mówił w następnych odcinkach, gdzie ja bardzo dokładnie pokażę, w jaki sposób używać właśnie tych programów. Bo RAR nie jest darmowym rozwiązaniem, za niego trzeba płacić, nie? Natomiast ta technologia tych plików parzystości to jest coś, co można mieć za darmo, nie? I właśnie jeden z powodów, dla których ja właśnie te stare dyski teraz właśnie przekopiowuję, jest to, żeby już dodać do tych nagrań te właśnie pliki parzystości. To jest jeden z powodów, dlaczego ja teraz je wszystkie przekopiowuję, nie? Że chcę dodać właśnie te pliki parzystości, także ja będę bardzo dokładnie o tym mówił, w jaki sposób to robić, zrobię kurs obsługi kilku programów, bardzo dokładnie w jaki sposób te pliki parzystości tworzyć i tak dalej, i tak dalej. Ja to zrobię w następnym odcinku poświęconym właśnie archiwizacji. Ok? I teraz tak. Jest też trochę programów, które można wykorzystać do manipulowania, czy też odzyskiwania danych właśnie z takich starych płyt dysków optycznych, w ten sposób. Są darmowe programy i są programy komercyjne, które potrafią kosztować duże pieniądze, na przykład 100 funtów. Ja zapłaciłem za taki program jeden 100 funtów, który jest do odzyskiwania właśnie danych z nośników optycznych i on to robi dość dobrze. To wszystko zależy, wiecie, bo to wszystko zależy od tego, ile, jak wartościowe są dane, które ktoś chce odzyskać, nie? Jeżeli te dane, które chcesz odzyskać, jest to na przykład jedyna kopia, jaka się zachowała i ty znalazłeś jakąś taką starą płytę, o której zapomniałeś nawet, że masz i się okazuje, że jest to coś, czego szukałeś, to możesz się pokusić o to, żeby na przykład kupić sobie komercyjne oprogramowanie, które to zrobi dobrze, nie? Albo na przykład zlecić komuś, kto takie oprogramowanie ma, żeby ci takie dane odzyskał, bo są firmy, które to robią, nie? Oni wykorzystują specjalne napędy, specjalne programy, które potrafią po prostu to zrobić, a nawet są te firmy, które, bo wiecie, teraz wszystko jest prywatne i na przykład policja tak samo płaci laboratoriom różnego rodzaju za różnego rodzaju analizy i badania, nie? I można, te laboratoria są komercyjne po prostu, nie? Bo policja musi za to płacić, nie? Gdzie możesz dać im taki dysk i oni ci po prostu laserem go sczytają, zrobią analizę i potrafią zrobić cuda za odpowiednie pieniądze, nie? W ten sposób, nie? To wszystko zależy, jak bardzo wartościowe te dane są. Ja ze swoimi płytami, które, bo ja co jakiś okres czasu z tych najważniejszych rzeczy robiłem dodatkowe kopie, jakby co parę lat przekopiowywałem je, także po prostu nie utraciłem tych danych, nie? W wyniku na przykład degradacji nośnika. A te, które nośniki, które się zdegradowały, udało mi się odzyskać na przykład programem, za który zapłaciłem do tego, żeby sobie mógł poradzić po prostu z tymi problemami. No, w ten sposób. Gdzie, tak jak mówię, ja zrobię o tym osobny materiał odnośnie programów
do odzyskiwania danych właśnie z dysków optycznych, nie, w ten sposób i w jaki sposób się to robi, nazwijmy to domowymi metodami, nie. Także tutaj już poruszyliśmy te aspekty zabezpieczania danych, mówiliśmy w jaki sposób nagrywać, mówiliśmy o nośnikach i już poruszyliśmy wszystkie aspekty z tym związane tutaj w kwestii teoretycznej i w następnym odcinku ja już będę pokazywał praktyczne warsztaty, w jaki sposób przygotowywać dane do nagrywania, nie? Bo każdy, możecie wykorzystać programy do nagrywania, które są darmowe, możecie wykorzystać programy do nagrywania, które są płatne i mogą być różne możliwości, nie? Także tutaj ja myślę, że nie ma akurat takiej konieczności, żeby zrobić na przykład kurs, w jaki sposób nagrać płytę, nie? Bo to już raczej jest prosta rzecz. Trzeba tylko pamiętać właśnie, żeby ustawić to na najniższą prędkość. I tutaj właśnie jeszcze, o widzicie, teraz po prostu bym zrobił błąd. Też, żeby proces nagrywania był poprawny, o, w ten sposób, chodzi o to, że w momencie, w którym robi się tak zwane nagranie wielościeżkowe, o, w ten sposób, o, widzicie, tutaj nie poruszyłem tego aspektu. Co to znaczy wielościeżkowe? Że na przykład program nagrywający może podzielić materiał, który nagrywa, na ścieżki jakby, czyli na kawałki i może te kawałki nagrywać osobno, czyli nagrywarka potrafi się jakby zatrzymać czasami, nie? I zacząć proces nagrywania od nowa, bo one wszystkie teraz mają takie technologie kontynuowania zapisu, czyli po prostu jak na przykład strumień danych, który wysyła dane do tego, żeby nagrywarka nagrała, się straci, nazwijmy to, to one potrafią znaleźć te miejsce, w którym skończyły i kontynuować proces nagrywania, nie? One to teraz potrafią robić. Wszystkie z nich już to potrafią robić, nie? I chodzi o to, że w momencie, w którym ona to robi, czyli nagrywa jakby każdą ścieżkę z osobna, ona jakby może mieć troszeczkę inną prędkość, o, w ten sposób, i tam mogą być problemy z tym związane. Więc o czym ja tutaj mówię? O tym, co z angielskiego nazywa się tak zwanym disk at once, czyli cały dysk naraz. Czyli po prostu przygotowujemy dane, wszystkie, które chcemy nagrać, żeby były nagrane w jednym kawałku i żeby ta tak zwana sesja, czyli po prostu ten dysk, nawet nie sesja, był tak zwany zamknięty. To wszystko dzieje się za jednym zamachem w momencie, w którym się to zaznaczy w oprogramowaniu jako tak zwanym disk at once. Okay? On po prostu zamknie, nagra płytę w jednym kawałku i ją po prostu zamknie. Tam nie będzie można dodać niczego do tej płyty. Nie będzie to tak zwana płyta wielosesyjna, o, w ten sposób, nie? Nie ma nic złego z tak zwanym nagraniem wielosesyjnym, ale to nagranie w momencie, w którym jest archiwizacja na bardzo długie okresy, to moja rada jest taka, żeby to nagrywać właśnie disks at once i nie tworzyć tak zwanych wielosesji, nie? Jak się robi takie kopie tymczasowe, żeby się zabezpieczyć przed utratą danych i żeby nie marnować nośnika, to tak, nie? To można robić jako kopię dodatkową, nagranie tak zwane wielosesyjne, żeby po prostu zrobić to poprawnie. I teraz tak, tu znowu widzicie, powinienem poruszyć właśnie ten aspekt, że jest taki system plików, który się nazywa UDF, jak dobrze pamiętam, nie? I to jest coś takiego, że program formatuje dysk optyczny w taki sposób, że tworzy tak zwane sektory, nie? I można go traktować jak dysk twardy, czyli można dosłownie, on jest widziany w systemie operacyjnym jak dysk do
do nagrywania, do przekopiowywania, nie? To moja rada jest taka, żeby tego nie wykorzystywać, bo to potrafi z tym być mnóstwo problemów, nie? Potrafi z tym być mnóstwo problemów i rada jest taka, że jeżeli ktoś tworzy po prostu zapisy dysków optycznych na przechowywanie długoterminowe, żeby tego nie robić za pomocą tego systemu UDF, czyli po prostu takiego jakby dysk twardy, nie? Wielokrotnego zapisu. Bo to stwarza się z tym dużo problemów. Te pierwsze wersje i te napędy, to ja pamiętam, po prostu dane potrafiły się tracić, nie? Przez to, że ja przez ostatnie 15 lat w ogóle nie używałem tej technologii UDF, nie mogę powiedzieć, czy ona się po prostu zmieniła na lepsze, czy nie, ale na przykład Windows potrafi domyślnie sam w sobie, bez żadnego oprogramowania, utworzyć właśnie taki dysk UDF, nie? I tutaj należy na to zwrócić uwagę. Okej. I teraz już będziemy po prostu podsumowywać i kończyć. Okej, tu widzicie, jak zacząłem tutaj już kończenie tego po prostu nagrania i okazało się, że po prostu nie poruszyłem parę kwestii. Jakoś tak wyszło, przepraszam. I tu już należy podsumować i te wszystkie rzeczy, o którym żeśmy mówili, one mają znaczenie. Bo to, że te dyski przetrwają bardzo długi okres czasu, to nie jest tylko jeden aspekt, czyli na przykład dobra płyta. To jest jakby wiele różnych czynników, które wzajemnie na siebie oddziaływują, nie? I tylko jak one wszystkie są dobrane poprawnie, czyli w najlepszych wariantach, nazwijmy to, to będzie działać. I to zagwarantuje, że ten dysk będzie minimum 10 lat zdolny do odczytu. Oczywiście żadne gwarancje nie są udzielane, to należy o tym pamiętać. To nie jest tak, że po prostu, jak to mówią, jest to 100%, ale śmiało można powiedzieć, że po prostu nie będzie z tym po prostu problemu, nie? Przynajmniej takie jest moje doświadczenie, nie? Generalnie jest doradzane, żeby po 3 latach taki dysk optyczny przekopiować na nowo, nie? Do nowego, nie? To jest generalna rada, nie? Niemniej jednak z mojego doświadczenia 10 lat jest wystarczające, a jak się doda jeszcze te tak zwane parity files, czyli pliki parzystości, to już może po prostu ciągnąć bardzo, bardzo, bardzo długo, nie? Ale to można robić to w ten sposób, że takiego dysku później, jak się go przekopiuje, się go nie wyrzuca, a się go trzyma jako następną kopię po prostu rezerwową, w ten sposób, nie? Bo w tym jeszcze, jak się przechowuje te dyski i co się z nimi robi, to też jest zagadnienie na osobny materiał, w jaki sposób to przechowywać, ile kopii wykonać i co z tymi kopiami zrobić, to też można po prostu troszeczkę o tym mówić. I o tym będziemy mówić w następnych po prostu odcinkach. Okay? Także dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że ten materiał i ta wiedza okazała się użyteczna. Zapraszam do obejrzenia następnych odcinków poświęconych właśnie archiwizacji, bo to nie tylko będzie o dyskach optycznych, będzie również o innych metodach, nośnikach o bardziej, nie? Czy też metodach też archiwizacji. Także ten temat będzie bardziej rozwijany i poruszany, nie? Także dziękuję jeszcze raz, przepraszam za jakiekolwiek błędy. Zapraszam do przejrzenia właśnie tych materiałów na tym kanale. Może jeszcze coś okaże się warte uwagi. I jeżeli wam się podobało i uznajecie, że warto by było więcej na przykład takich materiałów obejrzeć, to zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I życzę powodzenia. Na razie.